Tylko czekaj, gdzie on ma silnik? On ma silnik chyba, ja wiem, z tyłu? Z tyłu i z przodu ma, bo on ma napęd na 4 buty, zaraz sprawdzimy. Nie wiem, czy jak da się zrobić konwersję napędu na tył? To zrobimy, to może jakoś zrobimy, ale tak to może być ciężko, no. Mamy kilka samochodów. Volkswagen IDR na drift? IDR to nie! A jego chyba nawet nie ma, tego Volkswagena tutaj. IDR to on jest taki do time attacków, te ogromne spoilery i tak dalej. To bardziej do tego się nadaje. Musimy jakiegoś elektryka na drift zrobić, koniecznie. Może Taycan będzie się nadawał, jak da się radę tutaj go zmodyfikować na tyle, żeby miał napęd tylko na tył. To znaczy, da się driftować tym samochodem, jak mamy napęd na 4 koła w miarę, nie? Tak się da na przykład to bączki robić. Także zaczniemy sobie od bardzo cichego grania, zobaczcie. Kulturka, możemy o pierwszej w nocy grać, nikogo nie pobudzimy, jak będziemy mieli, driftowali elektrykami. Dobra, wbijamy tutaj i zobaczmy. Więc tak, mamy Taycana. Zobaczę, co da się z nim zrobić, bo nie wiem, czy będziemy go robić na drift. Okej, mamy tu konwersję napędu. Możemy mu zwiększyć moc, słuchaj. O 270 koni mechanicznych. Damn, ale czekaj, napęd na tył też da się jakoś zrobić, nie? Zaraz spróbujemy. Dobra, no to próbujemy Taycana robić w takim razie na drift. Czekaj, tutaj zmieniamy sobie chyba z przodu, nie? Dystans robimy. Dobra, dodajmy ten dystans. Musi być zawieszenie do driftu, do tego samochodu. Opony driftowe mamy, proszę bardzo. Jakby ktoś pytał, to są. Dyferencjał driftowy jest, proszę państwa. I zawieszenie do driftu jest, ten samochód powinien być dobry do driftu. Zaraz spróbujemy, może akurat będzie dobrze. Klatka bezpieczeństwa. Właśnie, czemu turbo, no nie, ma w nazwie w ogóle? Taycan Turbo S. Dlaczego turbo? O co chodzi z tym turbo? Nie powinien mieć w nazwie turbo, skoro tu nie ma turbo, no. Bez sensu. Dobra, to poinstalowaliśmy. Zobaczcie, niewiele opcji jest tutaj do zmienienia. Ale teoretycznie do driftu powinno być okej. Zrobiliśmy sobie zwiększyliśmy sobie znacznie moc tego auta. I co myśli? Wymieniliśmy akumulatory, tak. Chłodzenie akumulatorów ulepszyliśmy. Dobra, zobaczmy, co on teraz właściwie będzie robił. Musimy to sprawdzić. Czy on będzie latał już teraz? Nie mam pojęcia. Na pewno 4 buty ma póki co. Ojej, strasznie, ma za dużo mocy. Żeśmy mu kosmicznie zmienili ten, ale on ma jeszcze drugi bieg. On ma jeszcze drugi bieg, słuchajcie. I on, ja nie wiem, ty, on chyba ze 4 paki teraz pociśnie, kurde! Co oni zrobili z tym samochodem w tej grze? Strasznie. No dobra, chodźmy sobie do tuningu zobaczyć. I tu mamy tak. Aha, 2 biegi, okej. Czekaj, co to? 400 km na godzinę teoretycznie nim polecimy. Driftować będziemy na jedynce, musimy tutaj sprawdzić, jak z dyferencjałem sprawa wygląda. Dajmy 100% napęd na tył i przyblokujemy go. On ma strasznie dużo, ja nie wiem, ile on ma mocy tutaj. On ma chyba z 1 000 000 koni. Czekaj, ile on ma tej mocy, kurde? No bardzo dużo, no nie? Dobra, na razie spróbujemy taką konfigurację. Mamy już napęd na tył, tak, nie do końca na tył, ale trochę na tył. Zobaczymy, co się da zrobić z tym. Tu mamy już ustawienie do driftu, w miarę. Tutaj sobie usztywnimy. I spróbujemy nim jakąś strefę driftową chyba zrobić, chociaż ja chyba jeszcze nie odblokowałem stref driftowych. Elektryk, on jest chyba za mocny do driftu nawet. Ja nie wiem, czy my damy radę to zrobić. Na wykresie było 508? Tak, biegi chyba da się tutaj wykręcić do 508, no. Ale trzeba patrzeć po lewej stronie, masz tam top speed. To jest symulacja niby, nie? Zaraz zobaczymy, co się da zrobić. Tu możemy trochę usztywnić i aero zostawiamy. Tutaj jeszcze sobie hamulec nożny zmniejszymy naprzód. No i zobaczmy teraz, co się stanie. Czy już będzie driftować? Teraz musielibyśmy podjechać do ściany i zobaczyć, co się stanie, czy będą się wszystkie koła obracać, bo ja tak teraz to niby przerobiłem. O kurde! Cośmy tu zrobili? Ej, lata! What? Opony driftowe mamy. Wiecie, te opony driftowe tutaj w Forza Horizon 5, one są dość przyczepne. Nie zawsze się nadaje, znaczy nie zawsze warto te opony driftowe założyć, poważnie. Czasami lepiej dać jakieś zwykłe, takie najzwyklejsze jak od samochodu masz, opony.
To jest najgorsze, że nie słyszysz, ile jedziesz tym samochodem. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale autentycznie ciężko jest zrozumieć, ile ty jedziesz na godzinę, jak nie masz dźwięku samochodu. Dobra, niesamowita ta grafika, no to prawda. O, 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 o. To i co, już zrobiliśmy tak szybko? Czekaj. Na razie robimy takie wstępne testy. Bo tutaj nie da się takiego typowo napędu na tył zrobić. Ale ty, no coś tam leci. Wiesz, teraz robimy takie drifty bez ładu i składu. Ale kurde. Dobra, podejdźmy do ściany, zobaczmy co się stanie. Czy będą się obracać wszystkie koła, czy tylko na tył? Ej, zrobiliśmy chyba, zobaczcie. Te przednie też coś tam próbują się obracać, widzicie? Tutaj teraz, nie? Ale generalnie większość to tył. Ale są soczyste dźwięki uderzeń, tak. Tylko to słyszymy w tym aucie. Ale ty, lata! No dobra, czy ja mam jakieś strefy driftu? Żeby mieć strefy driftu, ja bym musiał zrobić ekspedycję do PR stuntów. To sobie musimy też zrobić. No, dobra, spróbujmy, póki tego jeszcze nie mam, chodźmy sobie w to miejsce. Tu jest taka fajna, powiedzmy, strefa driftowa. I zrobimy sobie później tą ekspedycję, nie? Tak, grafika jest przepiękna tutaj. Ślicznie to wygląda. Głośniejsze są te opony, których generalnie prawie też nie słychać, no nie? Niż cały samochód. Tu mamy taką... miejsce, gdzie się driftuje w Forza Horizon 5. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. I spróbujmy sobie tu zjechać. Driftując oczywiście. Aha, jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, bo tutaj mamy perki do auta. Może będą jakieś, które będą nam zwiększać, wiesz, ilość tych punktów za drifty, ale widzę, że chyba nic nie mam tutaj takiego. No dobra, no to jedziemy. Ja gram teraz na padzie, także ciekawe jakby było na kierownicy. Na kierownicy na pewno bym inaczej wyczuł ten samochód i założę się, że byłoby bardzo ciężko go opanować, bo on ma ogromną moc teraz. Musimy sprawdzić, ile on tej mocy ma. Bo ja sobie nie zerknąłem. Ile... widzieliście może? Zapamiętaliście, ile on mocy miał? Ja jestem ciekawy, jakby na kierownicy nim się latało. Bo na kierownicy najlepiej się lata samochodami, które, wiecie, mają mało tej mocy. Tak gdzieś koło 600 koni to jest idealnie na kierownicy, a ten ma chyba ponad 1000, nie? Patrz, patrz. Ty no... autentycznie, to jest dziwne, no nie? Jakie to show, wiesz, oglądać, czy tam słuchać samochód, który nie wydaje z siebie dźwięku podczas driftu. No, drift to jest głównie właśnie taki pokaz umiejętności i pokaz możliwości samochodu. I wiesz, tu musi być dźwięk, tu musi być dym, się musi dużo dziać. A tutaj, no poza dymem, nawet tych opon tak bardzo nie słychać, no nie? Patrz, ale jak ładnie! Bardzo łatwo jest stracić trakcję. Zjedziemy sobie z całej tej góry. Myślę, że na 100% dałoby się zrobić jakąś strefkę driftową. Ja chyba jedną mam już odblokowaną, to mogę sobie tam zaraz pojechać i sobie zobaczymy, co się stanie, ok? Tylko na razie zjedźmy z tej góry i zobaczę, czy przedriftuje wszystko. No na razie idzie bardzo dobrze. Jak chcecie, to mogę wam udostępnić ten tunik, to jak będziecie grać, to sobie pobierzecie i zobaczycie sami, bo na padzie jest doskonale. Nie wiem, jak będzie na kierownicy, ale na padzie jest, no kurczę, samo się lata. I bardzo fajnie przy okazji. Zwłaszcza na ten gęsty dym. Może wam oddalę kamerkę, o, w ten sposób. Patrz. I cały czas na jedynce, no nie? Tutaj nie trzeba większej prędkości. Jak dwójka już by zamykała budzik przy 430. I tak już, kurczę, dosyć szybko jadę. Ale dziwne, nie? Tak... zero frajdy z tego. Tylko tyle, że wiesz, samochód sunie po tej drodze jak masło po patelni i właściwie tak samo cicho jak masło po patelni. Ale... jak wam się to widzi? Co wy o tym myślicie? No, podoba wam się takie driftowanie, czy nie? Wiesz, Taycan ma jakiś tam dźwięk. Ja chwilę będę cicho, to posłuchajcie.
No jak wam się to widzi? O Boże. Tragedia, nie? Nie do tego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o drifting, zdecydowanie. Chyba poziom wbiłem, ty. Nieźle. Oho, czekaj. Patrz. Ej, no kurde, kozacko się nim lata, on będzie dobry na te strefki driftowe. Ej, kurczę, elektryk jest kozacki do driftu. Nie musisz biegów zmieniać, niczym nie musisz się martwić. No właśnie, a ciekawe jak ze sprzęgłem jest. Bo ja teraz gram na sekwencji i mam, wiecie, takie... Jak naciskam hamulec, to sprzęgło mam automatyczne. Dopiero tutaj popsułem drift. Przy samym końcu górki. Kurde, no nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ciężko powiedzieć. Czekajcie, jeszcze tu zakręcik mamy ładny. Zobacz. Ej, bosko! Napada jest spoko. Kurde. Czekaj. Chciałem ręcznym tu nakręcić. Ale robi, ty. O, przesterowałem. Da się przesterować. No, Tokyo Drift E-Cars. Dokładnie. I zrobiliśmy, kurde. I co wy na to? I co wy na to powiecie? Taycan be like, tak. No działa, no niby działa. Mogę wam udostępnić tuning, pewnie, że tak. Samo się driftuje, no samo się driftuje. Fura jest genialna, jakby ładnie. Tego się nie spodziewałem, bo naprawdę lata... No, tylko musicie się przyzwyczaić do tego dźwięku, że jest taki, no nie ma dźwięku. Musicie bardziej patrzeć, co samochód robi. A ciekawe, czy na kamerze z kokpitu dam radę? O, coś tam uderzyłem. Trochę wyje, tak, trochę wyje. Jakiś tam dźwięk wydaje z siebie. No ale to nie jest spalinówka, która by, wiesz, darła się tu niesamowicie. Myślałem, że się zmieszczę. Też da się z tego, z kokpitu. O rany, i co wy na to? Udało się! Samochód elektryczny na drift. W tym wypadku był to Taycan. Mamy tu jeszcze Jaguara I-Pace'a, którego możemy zrobić sobie na driftik. Także są możliwości, jak najbardziej. Ale kto by pomyślał, no nie? Że da się zrobić całą tą górę. Dobra, a jeszcze miałem strefę driftową przelecieć, bo tutaj chyba gdzieś mam jedną na razie odblokowaną. A nawet jej nie mam. Nawet jej nie mam, bo tutaj miałem wcześniej, a już mi zniknęła. Muszę sobie porobić jedną ekspedycję, żeby mi się te strefy driftowe podblokowywały, bo obecnie widzę, że ich nie ma. Oj, nie skopiuję tego. Dzięki, Kamil, za linka. Pozdrawiamka dla ciebie. Monster Trucka Hot Wheels na drift. Wiecie, na padzie to każdym autem można driftować. Sztuka to jest właśnie zrobić auto do driftu, ale na kierownicę. I żeby nim fajnie latać i jeszcze się dobrze nauczyć. Bo na padzie to takie driftowanie jest, no prawie wszystkim polatasz. Nie, to jest takie dosyć proste. A na kierownicy, no, trzeba trochę, no, naprawdę się pomęczyć. Kto tam jeździł na kierownicy w jakiejkolwiek grze, to wie, że to skręcanie, obracanie szybko kierownicy, regulacja gazu, sprzęgła, hamulca i tego wszystkiego, jednocześnie to musi być synchronizowane ze sobą, no to jednak trochę więcej uwagi zajmuje niż takie machanie drążkiem od pada.
w jedną i w drugą stronę. A propos, muszę wam coś pokazać. A propos pada. Patrzcie, co mam. Patrzcie, co ja tu mam, widzicie? Wiecie, co to jest? To się zakłada na pada i jak założysz sobie na pada, to normalnie masz kierownicę na padzie. Co wy na to? Tak, to jest kierownica na pada, takie coś sobie zamówiłem. Ale to na razie jeszcze na tym nie jeździłem za dużo, więc później sobie to zamontuję. Dzisiaj będziemy robić co innego w ogóle. Ale fajnie brzmiał ten samochód, co mnie wyprzedził. No nie tak jak mój Taycan. I co? Fura na drift gotowa. Ja wam, wejdę do garażu, to wam udostępnię ten tuning, bo jest fajny. Przyjemnie się bardzo lata, pomijając to, że nic nie słychać. Tuning... O, tutaj są jakieś rozbudowane statystyki. Więc tak, 1172 konie mechaniczne. No to jest na bogato. No na bogato, zobacz. Dobra, zapisuję to. Teraz muszę... Po moim nicknamie możecie sobie to później... I tak, tu możemy sobie drift, best for, handling i opis. Wiecie, ja napiszę 1P Club, okej? I tak będziecie mogli sobie to wyszukać, dobra? I będziecie mieli tuning do Taycana. No, auto samo driftuje. Zajebiście.